Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Bardzo lubię czytać i medytować ten dzisiejszy fragment Ewangelii. Kana Galilejska jest metaforą życia każdego z nas, życia ludzkiego, w którym radość miesza się ze smutkiem, pokój z udręką, pomyślność z niepowodzeniem. Wino jest symbolem uczty niebiańskiej, udziału w bóstwie Chrystusa, radości, która nie będzie miała końca. Woda to znak szarości codziennego życia, z którego pragniemy się wyrwać. Brak wina oznacza zatem brak szczęścia, brak błogosławieństwa. Proszę zauważyć, że Maryja jako pierwsza dostrzega brak wina. Ona jest wyczulona na nasze ludzkie sprawy. Ona jest troskliwą gospodynią, której zależy na naszym szczęściu. To właśnie ona, Maryja, nie tylko zauważa brak wina, ale podejmuje odpowiednie kroki, aby zaradzić potrzebom nowożeńców. Ona wie, że należy zwrócić się z prośbą do Chrystusa. Jej modlitwa jest bardzo prosta. Nie mają już wina. To proste stwierdzenie jest dla nas wzorem modlitwy prostej. Nie trzeba Bogu tłumaczyć, co ma zrobić. On to wie lepiej niż my. Przed Bogiem trzeba po prostu stanąć w pokorze serca i umieć nazwać własne braki. Drugą ważną cechą modlitwy, której uczy nas dzisiaj Maryja, jest bezgraniczna ufność Bogu. Wydaje się pozornie, że Jezus odrzuca prośbę swojej matki. Mówi jej przecież: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Maryja jednak tak mocno ufa, że jest przekonana, nawet pewna, że Jezus wysłucha jej prośby. Dlatego właśnie do sług kieruje słowa: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Te słowa Maryja dziś kieruje do każdego z nas. Jeśli chcesz odnaleźć szczęście, rób wszystko to, co do ciebie mówi Bóg. Bądź zawsze Jemu posłuszny. Jeśli chcesz, żeby także Twoja modlitwa była wysłuchana, ucz się od Maryi prostoty modlitwy i wielkiej ufności wobec Boga. Te środki dają gwarancję skuteczności naszej modlitwy.